Machinacje migo. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Cthulhu, przeznaczonym dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. Dziękuję bardzo za pozytywne opinie. I wszelkie komentarze, które otrzymałem po publikacji pierwszego odcinka tego podcastu. Jest mi bardzo miło, że ktoś w ogóle znalazł czas, by go posłuchać. Bardzo mnie to zachęca do dalszego nagrywania. Mam już trochę materiałów na kolejne audycje. Będę sukcesywnie komponował z nich program merytorycznych naszych dźwiękowych spotkań. W dzisiejszej audycji przyjrzymy się działalności MIGO Grzybów z Jugot, których podstępne nieludzkie plany. Nieraz zagrażają ludziom. Działalność Migoto fascynujący temat, i dlatego pojawiają się w bardzo wielu scenariuszach do zewu Ktulu oraz pokrewnych gier. Dzisiejszy program cechuje jeszcze jeden niesamowity fakt. Ta audycja miała swoją prapremierę w ostatni weekend podczas festiwalu Peruna w miejscowości Stolec. Z tej okazji nagrałem specjalny dodatek poświęcony Perunowi i mitologii słowiańskiej w kontekście mitów Cthulhu, który niebawem udostępnię na moim blogu. Serdecznie pozdrawiam organizatorów festiwalu oraz Marka Kozłowskiego z kanału Gawędy Imperialne. Dzięki za zaproszenie mojego Cthulhu w wasze wysokie progi. A teraz do dzieła. Mamy dziś na rozkładzie machinację MIGO. Zaczynamy. Newsy. Za nami nominacje i głosowanie do tegorocznego wydania nagród Ennis. Tym razem mieliśmy na rozpiskach całkiem sporo produktów z uniwersum Lovecraftowskiego. Wydawnictwo Chaosium już odniosło sukces, bo jedna kampania i jeden osobny scenariusz znalazły się na liście nominacji w dwóch kategoriach. Podobnie stało się z jeszcze jednym dodatkiem. Mam tu na myśli kampanię Two-Headed Serpent do Palpctulu. Scenariusz Reign of Terror rozgrywający się w czasach rewolucji francuskiej, który jest uzupełnieniem kampanii Horror Orient Expressie, a także dodatek Down Darker Trails, który umożliwia rozgrywanie przygód w świecie dzikiego zachodu. Już 3 sierpnia poznamy wyniki głosowania. Nagrody będą przyznane w trakcie ceremonii w Indianapolis w stanie Indiana. Inna ważna wiadomość to ogłoszona data premiery gry wideo Call of Cthulhu. Wiemy, że będzie miała ono swoją premierę na trzech platformach, na Xboxie, na PS4 i na pc 30 października. Świetny termin, jeśli pomyśleć o tym, że to jest Halloween. Trochę gorszy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dosłownie 4 dni wcześniej swoją premierę będzie miał prequel do Red Dead Redemption, czyli Red Dead Redemption 2, przygotowany przez Rockstar Games. Trudno spodziewać się, żeby mając tego typu wydawnictwo już na swoich konsolach, gamerzy przestawili się dosłownie kilka dni później na Call of Cthulhu, no ale trzymamy kciuki, żeby gra ta była wystarczająco dobra, aby przyciągnęła ich swoją jakością. Miejmy nadzieję, że to nowe wydanie nie zawiedzie naszych oczekiwań. Jeszcze tylko do końca miesiąca trwa promocja Chaosium na podręczniki w formie PDF-ów na Drive -Thru RPG. No, zniżki nie są może powalające, szczerze mówiąc, do tego nie wszystkie produkty są przecenione, ale jest to moim zdaniem dobry pretekst, by zaopatrzyć się w jakiś brakujący suplement. Jeśli zastanawiacie się, co wybrać, to mam dwie propozycje: albo sięgnijcie po Ktulu Through the Ages za 5,60 dolarów Jest to zbiór zasad, skróconych zasad do różnych settingów Ktulu w różnych epokach. Mamy więc. Mityczną Islandię, średniowiecze, starożytność. Albo zainteresujcie się którąś z wielkich kampanii. Polecam tutaj, zwłaszcza za szaleństwa, Beyond the Mountain of Madness za niewiele ponad 16 dolarów. To sporo za pdf ale kampania jest solidna i warto się z nią zapoznać. Przy okazji wychodzi po raz kolejny, że Chaosium, no cóż, nie zdigitalizowało jeszcze wszystkich swoich starych wydawnictw. I na przykład bardzo fajny podręcznik do Ktulu, by Gaslight do epoki 1890 Evil Sacraments nie został wciąż wystawiony do internetu do sprzedaży jako PDF, a szkoda, bo pewnie załapałby się na taką promocję, a naprawdę warto się w ten podręcznik zaopatrzyć. Na ostatku z polskiego pola RPGowego. Wszyscy wiemy, że wydawnictwo Black Monk przygotowuje polską edycję siódmego wydania z EW Cthulhu. Spodziewamy się jej w 2019 roku. Tej jesieni ma ruszyć zbiórka na wspieram to. Praktycznie każdym tygodniu poznajemy nazwiska nowych współpracowników tego projektu i ambasadorów. Myślę, że ten temat zasługuje na szersze omówienie, więc jeżeli do tego czasu reliech nie wynurzy się z odmentów Pacyfiku, to zajmiemy się tym w kolejnym wydaniu newsów za dwa tygodnie. TULU W POLSCE Soboń, Osówka, Włodarz, Sokolec te nazwy miejscowości są dobrze znane każdemu miłośnikowi fortyfikacji i pasjonatom tajemnic II wojny światowej. Projekt Rize do dziś nie w pełni wyjaśnione przedsięwzięcie nazistowskich Niemiec w górach Sowich budzi wielkie zainteresowanie zarówno wśród turystów, poszukiwaczy skarbów jak i speleologów jego budowę realizowała w latach 43 do 45 spółka celowa IG schleisen Aktion Gesellschaft a później organizacja Toda zakład gospodarczy który zajmował się strategicznymi projektami infrastruktury wojskowej III rzeszy kompleks Riese po polsku Olbrzym. Naziści budowali w oparciu o pracę niewolniczą więźniów obozu koncentracyjnego Gross. Rose. Kompleks zlokalizowany jest w rejonie Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. Z uwagi na to, że niektóre korytarze kończą się zawałami, możemy jedynie spekulować co do rozmiarów całego kompleksu. Posługując się niemieckimi archiwaliami w oparciu o koszty materiałów budowlanych można sądzić, że dotychczas około połowa podziemnych korytarzy nie została odnaleziona. Jednak to, co pozostało, a są to dziesiątki tysięcy metrów sześciennych kubatury podziemnych korytarzy, hal i pomieszczeń, poraża swoim rozmachem. Niestety plany budowlane kompleksu Rize nie zachowały się i dokładne odtworzenie jego zakresu nie jest możliwe. W oparciu o znane nam źródła, oraz widoczne dzisiaj pozostałości możemy tylko spekulować co do przeznaczenia tego miejsca i to rozpala wyobraźnię amatorów tajemnicy historii. Z zachowanych dokumentów wiemy, że kompleks miał ostatecznie liczyć blisko 200 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a jego budowa miała związek z adaptacją na rezydencję i stanowisko dowodzenia Hitlera pobliskiego zamku w Książu. Hipotez? O przeznaczeniu kompleksu Riese jest bardzo wiele. Ponieważ wiemy o nim tak mało, to praktycznie każda teoria z tych dotyczących tzw. Wunderwaffe była już powiązana z tym projektem. Możemy więc znaleźć w internecie i w przewodnikach podejrzenia, że tutaj miał być rozwijany niemiecki program jądrowy, a może budowa pionowzlotów latających spotków pod kryptonimem Die Glocke, Zwon. A może znowu miała tu być zlokalizowana fabryka pocisków balistycznych V2 projektowanych przez Wernhera von Brauna. Ona właśnie w 1943 roku była zniszczona przez alianckie naloty w Pennemünde na Pomorzu i właśnie być może mogła być przeniesiona tutaj do kompleksu Olbrzym. Najbardziej prawdopodobna wersja jest jednak bardziej prozaiczna. Nasilająca się presja tego alianckiego napadu powietrznego zmuszała Niemców do szukania nowych, bezpiecznych i zamaskowanych kompleksów przemysłowych, do których by mogli przenieść zakłady produkujące strategiczne towary, zwłaszcza fabryki uzbrojenia na potrzeby Wehrmachtu, Kriegsmarine i Luftwaffe. Niemcy postrzegali tereny Sudetów jako niedosięgnione, jako bezpieczne, jako taki Wewnętrzny obszar, serce swojego imperium. Historycy, związani z finansowanym przez rząd niemiecki projektem, interpretującym znaleziska w tym, co pozostało z kompleksu Lize, podkreślają, że rozmach tej inwestycji, który to zbudza wyobraźnię, był tyleż wynikiem racjonalnych założeń, ile po prostu kolejną manifestacją nazistowskiej gigantomanii, która w końcu przyczyniła się i na szczęście do zguby tego imperium, bo drenowała potrzebne gdzie indziej zasoby. Co przyjmiemy na potrzeby wykorzystania tego miejsca w naszych sesjach, to już zupełnie inna sprawa. Niemieckie przedsięwzięcia takie jak Projekt Rize stanowiły w końcu między innymi inspirację dla twórców kultowej gry Wolfenstein 3D, strzelanki z lat 90., którą chyba wszyscy znają. Także alternatywne interpretacje nie poddają się żadnym ograniczeniem. Góry Sowie zostały wypiętrzone podczas orogenezy hercyńskiej, czyli w tej samej epoce geologicznej, która ukształtowała amerykańskie Apalachy. Góry Zielone, położone w stanie Vermont, jako część systemu Apalachów, pochodzą więc z tego samego okresu. Skoro więc odludne tereny Vermont były już od milionów lat w źródłach w Strażnika znajdujemy informację, że już 160 milionów lat temu był atrakcyjnym dla Migo rejonem. No to możemy się spodziewać, że podróżnicze grzyby z kosmosu zawitały również do Sudetu. Pierwszy setting, który narzuca się w oczywisty sposób w kontekście kompleksu Olbrzym, to Achtung Tulu. Tunele, hale, korytarze kompleksu Rize w, na sesjach w Achtung Tulu. Mogłyby więc być rozbudową istniejącego wcześniej w Górach Sowich kompleksu stworzonego właśnie przez MIGO. W settingu Achtung Tulu występuje bardzo dużo różnych tajnych organizacji, które działają po obu stronach frontu. Jedną z nich, po stronie Trzeciej Rzeszy, są Nocne Wilki Nachtwölfe. To jest tajemne towarzystwo, którego główna siedziba mieści się w podziemnym kompleksie ukrytym pod stanowiskiem dowodzenia Führera w Wilczym Szańcu. Według głównego podręcznika nocne wilki posiadają także kwatery w Peneminde i w górach Austrii. Ta ostatnia nazywana gniazdem Fenrira. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby nasz rodzimy kompleks Rize był wykopaliskiem na Hdwölfe, służącym pozyskiwaniu na przykład pozostawionych tam przez migo artefaktów. Będzie to ciekawym poszerzeniem zakresu badań tej organizacji, której główny nurt dotyczy wykorzystania starożytnych technologii Atlantów. Czyli jest związany z innym wątkiem mitycznej historii Ziemi. Bohaterowie graczy mogliby w tym kontekście wystąpić albo jako aliancki komandosień, którzy mają sabotować rozwój tej inwestycji, nie zdając sobie być może nawet sprawy z jej mitycznych powiązań, a może jako wywiadowcy, których zadaniem jest pozyskanie informacji o tym przerażającym placu budowy. Tak czy inaczej, Moim zdaniem, konfrontacja z żywym dziedzictwem MIGO w zasypanych chodnikach albo w ukrytych kompleksach górniczych górsowych może być niespodzianką, zarówno dla graczy, jak i dla BN-ów nazistów. Pamiętajcie o jednym: o tym, że w Achtumktulu dotykamy delikatnej materii historycznej. Kompleks Rize był miejscem niewolniczej i przymusowej pracy to jest grup tysięcy niewinnych ludzi. Projektując przygody w tym settingu, na przykład dotyczące podziemi w górach sowich, nie możemy przesuwać odpowiedzialności za te okrucieństwa na istoty czy bóstwa z panteonu mitów. To ludzie byli odpowiedzialni za koszmar wojny. Znamy tę frazę: Ludzie ludziom zgotowali ten los. Mity są tylko dodatkowym wymiarem tego obłędu. I niech tak na waszych sesjach pozostanie. Ten sposób rozstrzygnięcia moralnego wymiaru. Związanych z trzecią rzeszą wątków nie jest wyłącznie domeną Achtung Jeżeli sięgniecie do suplementu do świata mroku, który zajmuje się tym mrocznym okresem XX wieku, znajdziecie tam podobne rozstrzygnięcie. Ja w pełni się z nim utożsamiam. Ok, czy kompleks Rize da się wykorzystać jakoś w innych settingach? No, myślę, że jak najbardziej. Mało kto wie, że po wojnie jednym z głównych ekspertów i przewodników po podziemiach dla nowej polskiej administracji i dla wcześniej żołnierzy sowieckich był inżynier niemieckiego pochodzenia Anton Dalmus, który pozostał po wojnie na Dolnym Śląsku. No i to jest świetny temat dla przygody w Wydziale 10 SB. Zważywszy, ile uwagi służby specjalne PRL poświęcały walce z zachodnio niemieckimi wrogami, to scenariusz osadzony w latach 60., czy nawet wczesnych 70., który by bazował na wątku polsko-niemieckim z Antonem Dalmusem, być może agentem Werwolfu, być może w jakiś inny sposób zinterpretowanym jako osią tego scenariusza, no to chyba dobry początek intrygi. No, może to nawet nie jest takie e, głupie i naiwne. W końcu w niemieckich służbach specjalnych pracowali po wojnie byli naziści. Nawet córka przywódcy SS Heinricha Himmlera służyła w wywiadzie RFN, więc. Dlaczego nie mieliby oni kontynuować projektów III Rzeszy związanych z mitologią Ktulu? W dzisiejszych czasach dziedzictwo nazistów na Dolnym Śląsku wciąż żyje. Ciekawe, czy to Delta Green, czy Majestic, czy może jeszcze jakaś inna organizacja zadbała o to, aby poszukiwacze Złotego Pociągu niczego się nie dokopali? Sprawdźcie to na swoich sesjach. Recenzja. Dzisiejsza recenzja poświęcona jest kampanii do Ktulu w latach dwudziestych, A Time to Harvest. Nazwa tej kampanii niektórym z Was może niewiele mówić, a to dlatego, że nie bierzemy dziś na warsztat żadnego z klasycznych dodatków wydawanych w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych, ale całkiem nową kampanią napisaną i wydaną przez Chaosium z myślą o promowaniu siódmej edycji Zewuktulu. Kampania ta była przygotowana, aby napędzić tzw. Tak organized play, a więc kampanie prowadzone przez mistrzów gry w sklepach, klubach, w różnych ogniskach fantastyki, aby promować dany system. Myślę, że wiele osób spośród moich słuchaczy wie, na czym polega organized play. Ci, którzy interesują się Dungeons and Dragons albo Innymi grami o dużym zasięgu mogą kojarzyć ten format. W wypadku ze nie była to tak dokładnie wzorowana na wzorcach dedekowych kampania. Przede wszystkim trudno wyobrazić sobie, aby pomiędzy poszczególnymi modułami gracze mogli podróżować, zmieniać drużyny, zmieniać miejsca, w których spotykają się, żeby grać. Ale pewne podstawowe cechy Organized Play były zachowane, a więc można organizować i zgłaszać. Strażników, którzy będą prowadzić tę kampanię, spotykać się i prowadzić ją w różnego rodzaju przeznaczonych do tego miejscach publicznych, a w zamian za promocję, KSU będzie drużynom i mistrzom gry, którzy prowadzą a Time to Harvest, przyznawało punkty wymienialne później na nagrody. Ta konkretna kampania a Time to Harvest była wydawana od kwietnia do jesieni 2016 roku i składa się z sześciu bezpłatnych scenariuszy, które strażnicy tajemnic zarejestrowani w programie Cult of Chaos, to jest program dla strażników tajemnic, który chaos ją cały czas animuje, mogli otrzymywać bezpłatnie drogą mailową linki do kolejnych modułów tej kampanii. Struktura tej kampanii Organized Play jest następująca. Mamy, jak już wspomniałem, sześć modułów opisujących kolejne wydarzenia. Sześć scenariuszy do rozegrania z drużyną i jednolitą grupę postaci graczy. Kampania została napisana, zaprojektowana z myślą o badaczach tajemnic, którzy wywodzą się z grona studentów Uniwersytetu Miskatonik. Świetny pomysł, bo wprowadzający osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z Zewem Ktulu od razu prosto do Lovecraftowskiego matecznika, do Arkham na Uniwersytet Miskatonik, gdzie mogą odwiedzić miejsca takie jak Orn Library, słynna biblioteka Uniwersytetu Miskatonik, w której zbiorach znajdują się interesujące zakazane tajemnicze tomy, mogą poczuć klimat tej krainy Lovecrafta i zainteresować się. Jego twórczością, albo w drugą stronę, dla osób, które już są z twórczością samotnika sprowadziane sobie, znane będą to znajome klimaty, będą znajdowały oddźwięk różnych literackich zdarzeń w wydarzeniach i miejscach opisanych w kampanii. Powiem o tym więcej za chwilę. Było więc także forum dla strażników tajemnic, chronione hasłem, żeby tam się gracze niepożądani nie dostawali i nie pod. Oglądali, jakimi tam radami i informacjami dzielą się między sobą strażnicy prowadzący mniej więcej w tym samym czasie tę kampanię w różnych miejscach na świecie. No i był też program zniżkowy. Jeżeli ktoś prowadził tę kampanię w miejscu publicznie dostępnym, wywieszał plakaty, umożliwiał rekrutację graczy do drużyny, to mógł liczyć na specjalne kredyty wymienialne później na zniżki w sklepie internetowym. Chaosium. Ja osobiście tę kampanię prowadziłem dwóm grupom, jedna grupa ją ukończyła, ale było to w miejscach prywatnych. Nie udało mi się w końcu zorganizować A Time to Harvest w żadnym klubie ani w żadnym sklepie. Przymierzałem się do tego w klubie twierdza na warszawskim Starym Mieście, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Co do fabuły kampanii bo ona jest jednak bardzo ważna, ona niesie ze sobą często ten główny element atrakcyjności, to fabuła jest zasadniczo ciekawa i godna uwagi. Mamy bowiem w tej kampanii trzy różne rodzaje przeciwników. Żeby nie spoilować, nie będę opisywał wszystkich z nich, możecie się domyślać, że jeżeli ta kampania znalazła się w audycji machinacji MIGO, to jakieś spotkania czy konfrontacje z grzybami z jugot również nastąpią. Nie ma tu pomyłki, tak właśnie jest, ale naprawdę w kampanii Time to Harvest jest dużo więcej różnych elementów ze świata, mitów, z którymi trzeba się zmierzyć, dużo więcej wymiarów różnego rodzaju zagrożeń i różnego rodzaju przeciwników, którym trzeba stawić czoła. Więc grzyby z Jugot są tylko jednym z kilku elementów. Ważnym elementem fabuły są nawiązania literackie. Wspomniałem już o Uniwersytecie Miskatoniki i o tym, że. Przygoda rozgrywa się w tym mateczniku Lovecrafta. Powiem więcej: niektóre z modułów tej kampanii przewidziane są do odegrania w małym miasteczku położonym w górach stanu Vermont, co również odwołuje nas bezpośrednio do szepczącego w ciemności i ogólnie do klimatu Nowej Anglii. Czyli nie mamy tutaj żadnego egzotycznego settingu, mamy rzeczywiście zanurzenie w świecie macierzystym Howarda Philipsa Lovecrafta. Pojawiają się w kampanii również konkretne postaci znane z kart jego prozy. Mam tu na myśli dobrze znanego profesora Armitage, którego postać prowadzona jest w opowiadaniu z w Danwich, a także profesora Wilmartha, bohatera, narratora, szepcącego w ciemności. Obaj ci naukowcy pracujący na co dzień na Uniwersytecie Miska będą mieli rolę do odegrania w A Time to Harvest i to dla strażnika wspaniała okazja, żeby wcielić się właśnie w te słynne postaci. Elementem fabuły są również pewne składniki, powiedziałbym, palpowe. W zeszłej audycji, kiedy recenzowałem Totepa, trochę się poznęcałem nad tym wymiarem palpowym. Mogliście odnieść wrażenie, że nie byłem z niego w pełni zadowolony, no tutaj też niestety nie będzie inaczej. Kampania osadzona w mateczniku Lovecrafta w nowej Anglii dla mnie przynajmniej obyłaby się bez elementów e, takiego high adventure. I bardzo dynamicznej akcji, która charakteryzuje settingi palpowe i palp Ale w tym scenariuszu rzeczywiście można powiedzieć, że około 20%, może nie troszkę więcej, fabuły ma znamiona właśnie takiego, może nawet nie indiano jonesowskiego tylko. Wręcz może Wernowskiego klimatu, który nie każdemu przypadnie do gustu. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma wcześniejszych założeń odnośnie tego, jak powinno wyglądać uniwersum zewu Cthulhu, jak powinien wyglądać świat przedstawiony, to może trafi to właśnie w jego gusta. Nie przesądzam o tym. Jeżeli czujecie w swojej grupie, wśród graczy, w drużynie, której macie zamiar prowadzić, tego typu potrzeby, to być może właśnie Time to Harvest jest dobrym sposobem na wprowadzenie ich do zewu. Gdybym miał spróbować ocenić jakość kampanii Time to Harvest, to na podstawie tych doświadczeń z prowadzenia jej mam dość wyrobione stanie. Poszczególne moduły nie są idealnie proporcjonalne. Nie są to ani jednostrzały na jeden wieczór, raczej też nie są to bardzo rozwlekłe, długie scenariusze. Zwykle można je zrealizować w dwa góra. Góra 3 wieczory, góra 3 spotkania. Różnią się one nieco długością, różnią się Intensywnością akcji różnią się w znacznym stopniu, umiejętnościami, które będą potrzebne i działaniami, aktywnością, którą będą podejmować badacze tajemnic. Jest również jeden scenariusz niepowiązany bezpośrednio z fabułą, który odbywa się w zupełnie innym miejscu geograficznym. On jest całkiem interesujący. Ja go pomijałem ze względu na to, że po prostu nie mieliśmy aż tyle czasu, żeby rozegrać ten wątek, a zależało mi na dociągnięciu tej kampanii przynajmniej z jedną drużyną. Ale po czasie, po ponownej lekturze stwierdzam, że ten poboczny wątek rozgrywający się w Kanadzie jest całkiem fajny, całkiem interesujący. Kampania napisana jest sprawnie, kompetentnie. Nie ma tam jakichś wąskich gardeł ani ślepych uliczek, w których mogłaby utknąć drużyna. Ale jednak mamy tutaj do czynienia z typową, ktulową, starą szkołą, strukturą tramwajową. Railroad scenario, czyli badacze tajemnic odwiedzają jedno miejsce, drugie, trzecie może w takim trochę sandboxowym układzie, jeśli chodzi o pewną część tej kampanii, ale jednak wydarzenia następują jedno po drugim, i to fabuły jest przewidziany z góry. Na etapie pisania tej kampanii nie ma tutaj wielu otwartych zakończeń, nie ma tutaj. Bardzo dużo struktury otwartej, raczej taka tradycyjna scenariuszowa ulicówka. Jeśli mam w pełni opisać, jaką jakość reprezentuje ta kampania, to muszę wspomnieć o tym, co przewija się często na forum Cult of Chaos, na forum dla strażników tajemnic, czyli problemy z szóstym ostatnim scenariuszem tego wydawnictwa. Szósty scenariusz różni strażnicy tajemnic próbują naprawić zaadoptować przesunąć go w inne miejsce w kampanii dlatego że on niestety ma taki postklimatyczny charakter on w zasadzie rozgrywa się już po tym zdarzeniu które w każdej porządnej kampanii do którelu byłoby wieńczącym ostatecznym podsumowaniem akcji i jej zamknięciem jej Rozwiązaniem. Moje skromne zdanie jest takie, że jeżeli macie zamiar prowadzić A Time to Harvest, to możecie spokojnie z tego szóstego scenariusza zrezygnować, dlatego że on jest bardziej wernoski niż Lovecraftowski i może obawiam się zniechęcić niektórych graczy, którzy wcześniej wyrobili sobie na podstawie tych pierwszych dwóch, trzech modułów tej kampanii określone wyobrażenie o tym. Co się robi w Zowiektulu, jaki jest poziom realizmu, jaki jest poziom prawdopodobieństwa, jaka jest relacja między wymiarem realistycznym czy, czy naukowym, a, a paranormalnym i nadnaturalnym. Szósty scenariusz, ten kończący kampanię, można spokojnie usunąć i nie będzie to z dużą stratą dla przyjemności zgrania. Podsumowując, A Time to Harvest to kampania napisana bez wielkich błędów ale jednak obarczona pewnymi wadami, które sprawiają, że nie dałbym jej w szkolnej skali od 1 do 6 więcej niż 3+, no może 4 na szynach. Nie jest to chyba tylko moje zdanie. Chaosium planowało pierwotnie wydać A Time to Harvest w formie książkowej albo jako PDF w ubiegłym roku, w 2017, nie zdecydowali się na to, ponieważ druga połowa tej kampanii, moduły 4, 5 i 6, Zbierały dość mieszane recenzje wśród strażników uczestniczących w programie, i ze względu na swoją niespójność czy taką gatunkową heterogeniczność, no, obawiam się, że tutaj KSUM może się nigdy nie zdecydować na to, żeby to wypuścić, bo nie do końca spełnia to oczekiwania niektórych spośród strażników. Kampania ma jednak znaczne zalety. Pierwsza zaleta jest taka, że jest bezpłatna. Każdy, kto zarejestruje się w Cult of chaos, może ją poprowadzić. Ale jest to porządnie przygotowany zestaw przygód, więc jeżeli brakuje Wam pomysłu na kampanię dla grupy 4-5 graczy, to zdecydowanie warto rozważyć, warto choćby przekartkować te scenariusze, nawet po to, żeby poprowadzić pierwszy, drugi i trzeci, które są szczególnie dobre. Drugą zaletą jest ten. Poprawny, ciekawy dobór wątków mitycznych i ciekawe powiązania z prozą Lovecraft'a. To naprawdę jest przekonujące. To we wspaniały sposób może wprowadzić osoby, które interesują się literaturą grozy w świat RPG. Zawiera wiele smaczków, które później w lekturze będziemy sobie przypominać, a wręcz są takie momenty w tej kampanii, kiedy po prostu można wprost wziąć z półki wydanie Szepczącego w Ciemności. Przeczytać jakiś pasus, ilustrując rozmowę, czy z profesorem Wilmartem, czy jakieś inne zdarzenia, z którymi mamy do czynienia, więc doprowadzić do pewnego rodzaju konwergencji tych różnych gatunków, którymi są scenariusz RPG i proza literatura piękna, proza Howarda Phillipsa Lovecrafta. Scenariusz zawiera też dużo informacji o MIGO. W pierwszym module jest specjalna sekcja, której też. Ta dzisiejsza audycja niejedno zawdzięcza, i mamy jeszcze jeden dobry element jeszcze jeden atut tej kampanii, czyli opis bardzo fajnego, ciekawego miasteczka Vermont, które można byłoby, nawet jeżeli ich tej kampanii nie poprowadzicie, to jego tajemnice można wyzyskać w inny sposób, wykorzystać, przedstawić graczom, być może w jakimś waszym autorskim scenariuszu. Kampania ta ma jednak również wady, o których już wspomniałem. No, pierwszą wadą to jest właśnie zakończenie. Ten szósty scenariusz. To, że w zasadzie jedna szósta tego całego wydawnictwa, tej kampanii, to w opinii nie tylko mojej, ale wielu strażników, nadaje no się w zasadzie do niczego. Można się spokojnie bez niej obejść, mało wnosi, zaburza klimat. W związku z tym trzeba pomyśleć o tym, żeby zakończenie przeformułować, zmienić, pominąć pewne wątki, skrócić tę kampanię. Wtedy ona znacznie zyska na spójności i jakości. Druga kwestia, którą ja osobiście uważam za wadę. No to jest właśnie ponownie ta dwoistość tonacji z jednej strony fajnie przygotowany, dobrze osadzony w świecie Prozylowcrafta, bardzo dobrze przemyślany zespół wątków klasycznego ctudu, a z drugiej ten element palpowy, który tak jak mówiłem, jednym się spodoba drugim nie. Mnie to specjalnie do gustu nie przypada. No, a e, warto dodać, że może też być rozczarowaniem dla niektórych graczy, którzy co nieco ze wiektulu słyszeli i przygotowując swoje postaci, zwłaszcza że mówimy tutaj o studentach Uniwersytetu w Miskatonika, a nie o najemnikach, wojowniczych archeologach, eks-żołnierzach czy różnych e, innych tego typu klasycznych postaciach e, kina sensacyjnego w stylu Indiana Jonesa, bardziej przygotowani mogą być gracze i przede wszystkim. Ich, ich bohaterowie, ich badacze tajemnic na te niewojownicze kompetencje związane z researchem, związane z umiejętnościami społecznymi. W tej kampanii odrobinkę za dużo zależy w pewnych kluczowych momentach od zdolności fizycznych i, i umiejętności, kompetencji związanych z walką, co może troszkę psuć wrażenie właśnie tego oryginalnego scenariusza, oryginalnej fabuły. Opartej na nadnaturalnej grozie. Jest w tym scenariuszu niezaadresowany znów problem, z którym borykają się wszelkiego rodzaju RPG śledcze, czyli problem rozdzielania graczy. No bo wiemy, że pewne rzeczy można robić razem, pewne rzeczy można robić grupowo. Jakieś pościgi, jakieś oględziny miejsc, ale są pewne rozmowy, na przykład w środowisku akademickim, czy nawet kiedy przeprowadzamy jakieś wywiady w małym miasteczku, które Lepiej wypadają, kiedy to jedna osoba tę rozmowę prowadzi. No, i w tym scenariuszu, jeżeli nie jesteście dobrzy w zarządzaniu zaangażowaniem graczy na sesji, to możecie też z tym wyzwaniem się spotkać, że chwilami jedni będą mieli pełne ręce roboty, a drudzy trochę nie będą mieli co robić. Wracam do mojej oceny 3, albo 4 na szynach. Nie jest to Bóg wie, jak pochlebna ocena, ale z drugiej strony. Jest ona szczera i oparta na rzeczywistym doświadczeniu prowadzenia tej kampanii. Pomimo tego, kampania na pewno znajdzie swoich amatorów. Zasady: Technologie MIGO, ich stan wiedzy naukowej i stan techniki są z ludzkiego punktu widzenia czystą magią. Grzyby z Jugot potrafią wykonywać niesamowite operacje chirurgiczne, w tym ich popisowy numer z przekładaniem mózgów i przechowywaniem ich w specjalnych cylindrach z interfejsem komunikacyjnym. Umieją budować skomplikowane maszyny, modyfikować swój własny gatunek do postaci specjalizowanych ras, włącznie z wykorzystaniem swojego mózgu jako komputera do prowadzenia zewnętrznie programowanych kalkulacji. Niesamowita nauka Migo ma swoje konsekwencje mechaniczne w grze. Żeby w pełni ją wykorzystać, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z genezy jej powstania. A genezy tej oczywiście szukamy w źródłach Lovecraftowskich. Migo pojawiają się w prozie Lovecrafta w nieprzypadkowym momencie. Wiemy, że samotnik z Providence interesował się żywo astronomią i fizyką. Nie umknęło więc jego uwadze ważne odkrycie dokonane w 24 roku przez amerykańskiego astronoma Edwina Hubble'a. On to jako pierwszy udowodnił, że mgławice spiralne, tak nazywano wtedy te ciała niebieskie, widoczne przez teleskop, są w rzeczywistości odległymi galaktykami znajdującymi się poza drogą mleczną. Jemu też przypisuje się odkrycie w 21 roku zjawiska rozszerzania się wszechświata. Wyrażonego matematycznie w postaci prawa nazwanego jego imieniem. Znaczenie odkrycia Hubble'a jest bardzo duże, również na płaszczyźnie tożsamościowej, jest w pewnym sensie kontynuacją przewrotu kopernikańskiego. Jeśli Ziemia nie jest centrum układu słonecznego, to i rola człowieka w kosmosie musi być dramatycznie zweryfikowana. Jeśli Droga Mleczna nie jest jedyną galaktyką, a Słońce nie jest jej centrum, to znaczy, że jesteśmy jeszcze mniejsi, jeszcze bardziej nieistotni w skali kosmicznej. Hubble rozstrzygnął tak zwaną wielką debatę astronomiczną. Konsekwencje praktyczne tego odkrycia w prosie Lovecrafta są bardziej skomplikowane. Bardzo ciekawie opisuje to na blogu Lovecraftian Science Fred Lubnow. Link do tej archi-ciekawej strony znajdziecie na moim blogu. Nieraz pewnie jeszcze do niej będę nawiązywał. W szepcącym w ciemnościach spotykają się już dwa sposoby myślenia o astronomii. Dwa zestawy wiedzy, dwie koncepcje, z którymi Lovecraft spotkał się na przestrzeni swojego życia. Ta zakładająca istnienie jednej galaktyki w naszym wszechświecie, i ta druga, po-hablowska. Migo, choć mają swoją bazę na Jugos, czyli na Plutonie, na dziewiątej planecie pochodzą spoza naszego układu słonecznego i prawdopodobnie spoza naszej galaktyki. To oznacza, że są naprawdę bardzo, bardzo obcymi istotami. Jeśli dobrze prześledzicie rolę, którą Migo odgrywają, na przykład w settingu Delta Green, to nie zagłębiając się w szczegóły, bo pewne rzeczy powinny pozostać domeną strażnika tajemnic, mają one znacznie większy wpływ na naszą kosmiczną wyobraźnię, niż by się wydawało. Słyszeliście, co się wydarzyło w Roswell 71 lat temu? A wierzycie w to, co słyszeliście? Ok, odłóżmy latające spotki na bok i weźmy teraz na warsztat kilka konkretnych przykładów urządzeń MIGO, które można napotkać w świecie mitów. No pierwsza rzecz broń elektryczna. To jest takie niepozornie wyglądające urządzenie, skuteczne nie tylko przeciwko ludziom, ale co ważne, jeśli zostałoby zdobyte przez badaczy tajemnic. To może być używane z powodzeniem przeciwko istotom ze świata mitów, tym, yy, przeciwko którym oddziaływania kinetyczne są mało skuteczne. Na przykład, MIGO. Jakie testy trzeba wykonać, by jej używać? Żeby użyć tej obcej broni, ludzcy badacze tajemnic muszą dokonać pewnych modyfikacji, jeśli chodzi o połączenia elektryczne tego mm, urządzenia. I w siódmej edycji wymaga to wykonania trudnego testu elektryki: Electrical Repair. W ten sposób broń, po takim zaimprowizowanym dostosowaniu do ludzkich możliwości operacyjnych, będzie strzelać, ale będzie też bardzo zawodna. Mechanicznie jest to dane przez wykonywanie przy każdym strzale testu. Opartego rzutka 6 i tylko na rezultatach 1 lub 2 broń zadziała zgodnie z intencją użytkownika. A jeszcze do tego potem wykonuje się test natrafienia oparty na umiejętności Firearms, broń palna, specjalizacja Electric Gun, broń elektryczna, której bazowa wartość wynosi zaledwie 10%. Fabrycznie każde urządzenie jest wyposażone w 10 ładunków, które mogą być odnawiane, ale należy zakładać, że kiedy dostaje się w ręce badaczy, to możliwe, że będzie już częściowo wystrzelane. W ludzkich warunkach, nawet dysponując laboratorium, nie ma możliwości naładowania ponownie tego urządzenia. Drugą z kilku broni MIGO, które pojawiają się w opublikowanych scenariuszach, jest miotacz sporów zrozumiałem. Migo jako grzyby znają biologię grzybów bardzo dobrze i oprasowały taką upiorną purchawkę, która miota trujące zarodniki w postaci chmury. W siódmej edycji badacze tajemnic, aby nauczyć się obsługiwać tę broń, muszą wykonać łączny test inteligencji i nauki w specjalizacji biologia. Jeżeli poznają sposób, w jaki się go używa, to bazowa szansa trafienia wynosi 20%. Ta... Broń, ten miotacz zarodników jest żywym stworzeniem. Jest efektem manipulacji biotechnologicznych MIGO i jako taka nie jest zgodna z ludzką koncepcją techniki. Używanie tego urządzenia, używanie tej broni, wymaga za pierwszym razem wykonania testu poczytelności i jego niezdanie skutkuje utratą K3 punktów. Ponadto, w związku z tym, że ludzie. Nie znają zasady działania od strony naukowej i nie znają organizmu, który jest sednem tej broni, to nie są w stanie prawidłowo jej konserwować, utrzymywać przy życiu i z każdym tygodniem będzie ona traciła jeden ładunek. Na koniec przyjrzyjmy się chyba najbardziej upiornej w użytkowaniu rzeczy z podróżnej wyprawki grzybów z Jugot. Jest to bioniczna zbroja. Ona daje osobie, która ją nosi, 8 punktów pancerza a potęga. Ale też nie każdy badacz tajemnic w ogóle rozważy jej używanie. Jest to znów efekt inżynierii genetycznej MIGO. Ta zbroja to rodzaj lepkiej osnowy, takiej pajęczyny. Bioniczna zbroja jest w związku z tym bardzo obca ludzkiej wrażliwości i trudna do zaakceptowania. Jest to znów żywy organizm, który się nosi jako ochronę, jako osłonę. Ta bioniczna zbroja z czasem Niepoddana fachowej konserwacji migo, nieodżywiana w odpowiedni sposób, będzie tracić swoje właściwości. No to już jest urządzenie, jak to określił jeden z uczestników forum yoxotot.com, z pogranicza anime. No, nie ma ono wiele wspólnego z opowiadaniami Lovecrafta. Pojawia się natomiast w niektórych oficjalnych scenariuszach i strażnikom zostawiam decyzję, czy ma pozwolić jej w ogóle używać graczom. Cóż mogę doradzić? Moim zdaniem jeśli badacz tajemnic potrzebuje 8 punktów zbroi, żeby ocalić życie albo żeby wykonać misję w scenariuszu do to może ten scenariusz trzeba jeszcze raz przepisać albo przeczytać, bo niekoniecznie wszystkie nitki w tej przędzy biegną w dobrą stronę. No ale to jest moje który. Używanie technologii MIGO przez graczy to kuszący sposób na wyrównanie szans w niektórych konfrontacjach z istotami albo magią mitów. Nie powinno się jednak stać standardem ani, nie daj Boże, stałym rozwiązaniem. Na szczęście mechanika gry nie pozwala na to za bardzo, bo nie ma możliwości doładowania tych urządzeń, ani przedłużenia ich resursu bez udziału MIGO. Przedmioty, które opisałem po kilku użyciach, staną się jedynie ciekawymi zabytkami lub po prostu ulegną biodegradacji. I inne urządzenia MIGO, takie jak kombajn górniczy, znany z tego, że wywołuje trzęsienia ziemi, no w ogóle nie nadają się do użytku. Badacze tajemnic, twórcy gry, nie przewidzieli żadnych mechanicznych możliwości korzystania z nich przez ludzi. Jeśli jednak prowadzisz kampanię, w której tak zwana weird science, niesamowita nauka, jest ważnym elementem klimatu, to rozważ jeszcze inne rozwiązanie, które pozwoli w pełni wykorzystać naukę i technikę MIGO. Jeśli te urządzenia byłyby przez graczy eksploatowane poza Ziemią, czyli na przykład gdzieś w innym miejscu wszechświata lub w innym wymiarze, a może w Krainie Snów. Nie naruszy to równowagi sił pomiędzy MIGO a ludźmi, pomiędzy światem mitów a światem ludzkim na naszej planecie. W konfrontacji na Ziemi te relacje są dość skomplikowane, na tym polega cały ich urok. Nie zaburzajmy ich przy pomocy technologii obcych, chyba że wasza konwencja to są Ancient Astronauts i Ancient Aliens to jest wasze ktulu to jest wasza decyzja. Zwróćcie jednak uwagę, że w kanonicznych opowiadaniach Lovecraftowskich, w tym klimacie, za którym ja się opowiadam, który uznaje za punkt odniesienia w naszych wszystkich staraniach wypracowania klimatu na naszych sesjach, to relacje między MIGO a ludźmi są naprawdę wyjątkowe, szczególne. Być może to w ogóle MIGO stoją za takim, a nie innym wariantem rozwoju naszego gatunku Homo sapiens sapiens. Jeśli tak by było. A oznaczałoby to, że między innymi ludzki umysł, jest na przykład sztucznie ograniczony przez medycynę Migo, gdzieś u zarania naszego gatunku. To odkrycie tej przerażającej prawdy sprawia, że żadne, choćby nie wiem jak spektakularne zwycięstwo w pojedynczej konfrontacji i tak, taktyczne zwycięstwo odniesione przy pomocy technologii Migo, czy nawet zniszczenie całej ich kolonii w Himalajach, w górach zielonych czy w Sudetach, nie zmienia naszego położenia. I to jest właśnie sednem pozaziemskiej grozy. Biblioteka, Howard Phillips, Lovecraft, Szepczący w ciemności, przekład Maciej Płaza. Jakkolwiek jednak wciąż nie przestaję słyszeć tego diabelskiego głosu, nigdy dotąd nie umiałem go zanalizować, ani ująć w karby wyrazistego opisu. Było to jakby buczenie gigantycznego, odrażającego owada, nieporadnie przekute w lecz obcą, nieludzką mowę. I jestem absolutnie pewien, że wytwarzały je narządy głosowe w niczym nie przypominające narządów posiadanych przez człowieka ani żaden inny gatunek ssaka. Tak osobliwy był ów głos w swej barwie i skali, tak szczególne pobrzmiewały w nim tony, że niepodobieństwem było, iżby mógł się wyrodzić w ziemskim, ludzkim świecie. Gdy tylko popłynął stóby tuby fonografu, dosłownie osłupiałem i aż do końca nagrania trwałem w tępym oszołomieniu. Wrażenie, że obcuję z jakąś bluźnierczą nieskończonością, owładnęło mnie już podczas słuchania pierwszego, krótszego urywku, gdy ją wybrzmiewać drugi, dłuższy fragment przejęło mnie jeszcze dotkliwiej. W końcu nagranie gwałtownie się urwało, akurat wtedy, gdy przemawiał ludzki głos z bostońskim akcentem. Maszyna zatrzymała się automatycznie, a ja jeszcze długo siedziałem bez ruchu, i wpatrywałem się w nią jako głupiały. Nie muszę chyba wspominać, że słuchałem tego wstrząsającego nagrania po i że w naszej korespondencji zaklejem komentowaliśmy je i analizowaliśmy w nieskończoność. Nie będę tu powtarzał w szczegółach, do czego udało nam się dojść. Byłoby to zbędne, a dla mnie też nazbyt okropne. Wyznam tylko tyle. Obaj nie mieliśmy wątpliwości, że uchylił się przed nami rąbek jednego, z najpierwotniejszych i najwstrętniejszych obrzędów, jakie tylko odprawiała ludzkość w swych tajemnych religiach. Byliśmy też pewni, że u zarania dziejów ukryte, zaziemskie istoty uknuły z wybranymi członkami ludzkiej rasy jakieś misterne sojusze. Jak daleko te sojusze sięgały, jak miały się dziś w porównaniu z dawnymi wiekami? Nie sposób było się domyślić. Wszelako otwierało się tu nieskończone wręcz miejsce dla straszliwych spekulacji. Wyglądało na to, że między ludźmi, a niepojętą nieskończonością od niepamiętnych już wieków, istnieje odrażająca kilkustopniowa więź. Bluźniercze stwory, które pojawiły się na Ziemi, pochodziły jakoby z mrocznej planety Jugos, ukrytej na skraju układu słonecznego. Był to jednak zaledwie przyczółek. Międzygwiezdna rasa musiała pochodzić z najskrajniejszych dali, spoza einsteinowskiego kontinuum czasoprzestrzennego, za najdalszych rubieży znanego nam kosmosu. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Zachęcam wszystkich do komentowania i przesyłania wszelkich uwag, próśb i gruźb. Wezmę je na pewno pod uwagę. Cieszę się, że udało mi się już dodać moje Ktulu do kilku katalogów podcastowych. Dzięki temu będzie wam łatwiej śledzić nowe audycje w aplikacjach. Moje Ktulu jest już obecne w Blueberry i Pocket Casts, a użytkownicy iTunesów mogą dodać je ręcznie, podając adres mojektulu.pl/feed. Pracuję nad zgłoszeniem mojego rss do iTunes oraz do Stitchera i mam nadzieję, że niebawem się to uda. Jeśli chcecie, aby moje kTulu pojawiło się w którymś konkretnym katalogu, podpiętym do aplikacji, której używacie do słuchania podcastów, to dawajcie mi znać, a ja postaram się tym prośbom uczynić zadość. Tymczasem pozdrawiam Was z ostępów Campinosu i wracam do studiowania zakazanych ksiąg, w których poszukam inspiracji do nowych audycji.